zaczynam. Dobra. Jesteśmy na proteście rolników w Kraśniku. Zablokowana jest droga ekspresowa S19 Lublin-Rzeszów. Tak samo drogi dojazdowe do ekspresówki. Przed nami organizatorzy Krzysztof Chmiel i Piotr Żyłka. No i Ireneusz Michos. Tak. Ireneusz. I są pozostali organizatorzy, jest nas ogólnie 10. Zablokowaliśmy S19 od godziny 8 rano. Strajk zgłosiliśmy na 9 dni. Będziemy stać dzień i noc, ale potrzebujemy zmian po prostu. Potrzebujemy posiłków. Mi się już język plącze ze zmęczenia, bo stoję już 20 godzin. Potrzebujemy wsparcia. Postulaty są wszystkim znane. Zielony ład do kosza, bez żadnych negocjacji. Transport z krajów poza Unią Europejską całkowicie musi być zablokowany, bo to nas niszczy. Nie chcemy żadnych negocjacji. Był dzisiaj pan wicewojewoda Andrzej Maj. Tak, był dzisiaj pan wicewojewoda Maj i powiedział nam, że oni za to jakieś sprawy. Jakie sprawy? Jak? Dzisiaj jest już środa. Środa. W poniedziałek było posiedzenie Komisji Unii Europejskiej Handlu Parlamentu Europejskiego. Cała partia EPP, czyli PSL, Platforma Obywatelska i Lewica, jest tej EPP, to jest Europejska Partia. Nam wojewoda mówi, że on coś załatwia i trzeba jasno powiedzieć, co on załatwia, jak pan Belka na posiedzeniu Komisji Europejskiej głosował za liberalizacją handlu z Ukrainą. My tu dzisiaj protestujemy. Przyjeżdżają wojewodzi, inni działacze rządu i nam mydlą oczy i mówią nam, że oni coś robią. No tak, robią. Liberalizują prawo, żeby ten towar jechał. My to stoimy. Ile będziemy jeszcze stali? Ja się pytam, ile jeszcze będziemy stali? Jest najważniejszy przekaz. No tak. Jak my, rolnicy, mamy bronić naszych interesów. My jesteśmy od produkowania. Władza jest od bronienia. Jeśli nie będzie rolnika, władza jest niepotrzebna, pójdą tak samo w pole. Tylko do Ukraińca, bo polskiego rolnictwa nie będzie. I najważniejszy przekaz. Nie chcemy, żeby do nas żadne związki rolnicze, pseudo kanapowce dołączali się, którzy przyjeżdżają do rolników, kiedy opinia publiczna jest za rolnikami. Rozmawiają z rządem, zapychają swoje kieszenie, a naszych spraw nie załatwiają. My, rolnicy, będziemy rozmawiać z władzami. My, prawdziwi rolnicy, a nie jakieś śmieszne związki. Dziękuję. Jest ważne to. My z Krzysiem i z innymi stoimy tutaj od czerwca. W czerwcu staliśmy... Zapisu! Będziemy stać za PO. Tak. Staliśmy na protestach w czerwcu, w lipcu za PiS-u. Teraz stoimy za Platformę. Staliśmy na protestach Malinowy i stoimy dzisiaj. I nie przeciwko rządowi, bo to nie chodzi o rząd. Nieważne, kto rządzi. Każdy nas robi sami. Wszyscy wiecie, co nas robią, bo to wszystko jedzie. My byliśmy dzisiaj na granicach. Powiedzcie o tym, bo w telewizji nie ma tego pokazane. Byliśmy na Dorohusku. Blokujemy drogę. Chłopaki wyjechali na tory, zablokować tory. Policja powiedziała, że do czwartej nad ranem nic nie wiedzie. Rolnicy zeszli, tory i wjeżdżali wagony ukraińskie z tym syfem ukraińskim. Ale powiedzmy o tym, bo to jest Służba ważne. Celna nie chce też przyjeżdżać kontrolować. Nie mają ludzi, żeby kontrolować. Tak, ale my mówimy o tym, co wjeżdża do Polski. Ale powiedzmy o tym, bo o tym nic nie mówi w telewizji. Co wyjeżdża z Polski. Też, to jest prawda. Pojedźcie na granicę, zobaczcie. Naprawdę, na granicę jak materiał. Jest 25... kilometry korku jest. Wszystko 32 to są... już teraz. No nawet teraz. Ale w tamtej chwili ja byłem w sobotę na niedzielę. Jadą nowe traktory, nowe kombajny, nowe samochody. Najlepsze jest to, że jedzie tir z zabudową, z komunitarką. Otwieramy tira, tam jedzie nowy traktor na pasy jest. No, oszustwo. Widzimy dobra, bardzo kończymy. Duże zgromadzenie. 1000 osób. 1000 osób dzisiaj, było 20 lutego, dzisiaj. 1000 osób, 500 traktorów. Na tej S19 są to wszystko rolnicy z tej okolicy, tak, musimy tak, zaznaczyć. Tak, powiat kraśnicki, opolski, spod Lublina, tak. No. Wszystko producenci rolni. Producenci rolni. Tak, my byśmy dzisiaj woleli się w domu spać teraz. Z rodziną. Być w domu, spać. Bo my jesteśmy produkowanie, nie odwalczenie na ulicy. Rząd po co jest od tu tego. Stoimy? Ja się pytam. Pytam się rządzący, czy mamy tu stać, ile mamy stać. Tylko wy wiecie dobrze, my jeszcze postoimy miesiąc i pójdziemy do pracy. W pole. Pan minister Siekierski powiedział wprost, niech Polacy strajkują, bo dobrze wiedzą, że Polacy nie zrobią strajku francuskiego. Bo przyjdzie wiosna, pójdziemy w pole, powie nam w czerwcu tak, sezon stracony, walczcie o kolejny. Ja wam mówiłem, strajkujcie. Pójdzie to weter i ma czyste ręce. I oni wszyscy wiedzą, że my jeszcze tu będziemy stali miesiąc i pójdziemy w pole. Zachęcamy wszystkich, których tutaj nie ma, żeby nas zmieniali. Mamy strajk zgłoszony na 9 dni, możemy go przedłużyć, tylko potrzebujemy ludzi. W ludziach jest siła. Mamy jeden cel. I nie kierujemy tego tylko do rolników. Nie, ale wszystkie branże. Dzisiaj rano
leśnicy byli z nami, myśliwi. Są i transportowcy z nami. Transportowcy, ale przede wszystkim to konsumentów. Konsumenci. Prawdę, prawdę, konsumenci są odbiorcami tego kłamu, co jest z Ukrainy. To i oni tym się żywią. Powiedzmy jeszcze jedną rzecz. Jak rolnicy robią strajki, sanepid przyjeżdża do rolników. Niech pojedzie do tych sklepów, żeby konsumenci wiedzieli, jaki syf jedzą. Ja chcę zaznaczyć jedno. Ja nie mam dużo pola, tylko ja sobie poradzę. Bo ja chcę powiedzieć. Ja sobie mam chleb, mam pole i ja sobie przeżyję. Bo ja sobie uhoduję trochę warzyw, trochę zboża, zrobię sobie mąkę i będę żył. A konsumenci będą jedli to, co przyjdzie z zagranicy. I to jest prawda. My sobie poradzimy jako rolnicy, bo my sobie wyhodujemy wszystko. Tylko nas braknie, nas producentów, na polskich stołach braknie dobrej żywności, dobrej jakości, wszystkiego. Jest najprościej. No zasobna wieś to bogate i syte miasto. No dziękujemy za uwagę. Brawo! Bardzo dziękujemy. Parę słów, dlaczego się włączyliście w protest? No to włączyliśmy się w protest głównie dlatego, że nawet i ostatnio też transportowcy wszyscy też zgranie blokowaliśmy granice i tak dalej. No i trzeba wspomóc rolnictwo, no bo jeżeli teraz upadnie rolnictwo, no to tak samo my też nie będziemy mieli pracy, bo my nie będziemy mieli co wozić i wszyscy upadniemy. Poniekąd jeżeli upadnie rolnictwo, no to wszystko upadnie. Teraz z tego co wiemy, no to już dołączają się do nas powoli leśnicy i tak dalej. Mamy na dzień dzisiejszy, to jeszcze nasz rząd zgotował nam wyłączenie 20% lasów z użytkowania. No to jest paradoksalne, bo lesistość Polski i tak dalej, no stoi na bardzo wysokim poziomie i nie ma żadnych wskazań, żeby coś tam blokować, jakieś tam wycinki. A lasy to też wasi klienci? No lasy to jest... lasy ogólnie, przemysł drzewny dostarcza, z tego co się nie mylę, 3% PKB polskiego. Także to nie jest jakaś tam mała kwota, żeby to bagatelizować.